No siemanko, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Emil, wy oglądacie mój kanał Zajarany Wędkarstwem. Przyjechaliśmy sobie dzisiaj na port, gdzie cumują wszystkie barki. Ale pierw idę tutaj. To jest taka wpływka od takiej dużej rzeki. Porzucamy tutaj chwilę i nic się nie będzie działo, to się po prostu cofniemy i będziemy rzucać koło barek, gdzie jest bardzo głęboko, nawet dochodzi do 20-30 metrów. Także życzę mi powodzenia i życzę wam miłego oglądania. No, tak to mniej więcej wygląda, tak jak teraz widzicie. Zaczynamy od takiej gumki Westin Shattis, 12 cm, główka 12 gram, nie, 10 gram, przepraszam. Rzucamy. Później może porzucamy w tym nurcie tutaj za buleniem, jakimś woblerem. Dosyć zimno dzisiaj, jest chyba 8 stopni na razie, no ale jest wcześnie rano. Godzina po 8 chwilę. Dobra. Zmiana gumy. Kurde, jest tutaj bardzo dużo kamieni, trzeba uważać. Tym razem taka gumka. Jedna z moich ulubionych. Ale tym razem spróbujemy sobie trochę ciężej. Główka 14. Aż dziwne, że tu żaden sandacz nie siedzi. Taka ładna miejscówka, pełno kamieni, twardo, fajnie. Albo siedzi, ale nie chce zjeść. Ale porzucam jeszcze chwilę gumą i założę sobie woblera i spróbujemy za boleniem porzucać w tym nurcie. Może jakiś boleń się chowa za tym tutaj nurtem. Siedzi coś, ale nie wiem, czy to jest ryba. Jest ryba. Mała. Mały sandacz. Taki sandaczek. Mały. Nawet nie wiem, czy ma wymiar. O. Mały sandaczek. Odczepiamy go i wraca do wody. Masz pysk. Nie mogę podejść za daleko, bo pełno kamieni. Także pozwolę sobie go wyrzucić. Utknął w kamieniach. O, dobra, poleciał. Ale jeden jest. Mały, ale jest. Już można łowić, już. Już jest motywacja do dalszego łowienia, także jest dobrze. W to samo miejsce. Ale kurczę, to nie było to branie, jakie bym chciał. Nie ma takiego pstryknięcia, po prostu nagle miałem rybę. Jak jest jeden, to może i będzie i drugi. O! Nie wiem, czy to było widać, ale tam chyba się coś rzuciło. I to możliwe, że to był boleń. Także po cichu zmieniam przynętę na woblera, widzimy się za chwilę. Dobra, jesteśmy. Założyłem takiego woblera. Kurczę, łódka płynie, może mi go spłoszyć teraz. Zrobimy tak, wrócimy sobie w nurt. Nurt popcha trochę naszą przynętę. Obowimy po prostu o wiele większy obszar. Siedzisz?
sandaczek. Ale zaraz. Taki sandaczek. Ładny. Poleciał. Lecimy dalej. Właśnie odpływa jedna barka. Udało nam się już na sondaże złowić, także jest nieźle. Prawie wróciłem na barkę, kurde. Mało brakowało. Dobra, przyjdziemy kawałeczek dalej. Dosłownie parę metrów, a ja sobie tutaj rzucać. Zobaczcie, to tak mniej więcej wygląda. Tam się ciągnie i ciągnie. Wrócono w tę chwilę i będziemy szli na sam początek. Ja tak sobie pomyślałem, że po prostu wrócę sobie tutaj chwilę jeszcze. Zobaczę, co się dzieje na samym początku. Wrócę sobie tutaj chwilkę. Pójdziemy sobie na sam początek. Tam sobie porzucamy. I wrócimy tutaj jeszcze wieczorkiem, pod wieczór, zobaczymy, co pod wieczór się będzie działo. Ale było branie. Było branie. Patrzcie, jakie wiry wody za nim. Wszystkie barki już zaczynają odpływać. Ruszają w drogę. Kurczę, znowu było branie. O ludzie. No patrz. Znowu było branie, kurczę. A nie, już jakieś małe pijatki się bawią. Co jest? No mogę je zaciąć. Dwa puste brania. To już za dużo. Dobra, siemanko, przyjechałem parę godzin później. Jest godzina około 19. Tak to wygląda. Teraz idziemy sobie gdzieś tutaj stanąć i porzucamy sobie trochę. Nie mam dużo czasu, bo jakieś półtorej, dwie godzinki. Ale tutaj na początku zawsze miałem fajną konie. Tyle, że tu bliżej jest troszkę płyciej i zawsze brały one na. Po prostu jak zwijałem przynętę, a nie z typowego opadu. Także zobaczymy, co się będzie działo. Parę rzutów. Idziemy troszkę dalej, żeby tego czasu nie marnować w jednym miejscu. A już się też robi ciemno. Rozkładam podbierak od razu. Zobaczcie, tak to wygląda mniej więcej. Tam wszędzie stoją barki. Tu stoją barki. Tu powinna stać jeszcze jedna. Ale nie ma nikogo. Nawet nie zakładałem kaloszy, żeby po prostu jak najwięcej czasu wykorzystać na rzucanie. Zero wiaterku, totalnie nic. Ale wada tego miejsca jest taka, że pełno zaczepów. Mnóstwo zaczepów. Tyle co gum tu narwałem, to chyba nigdy jeszcze w żadnym miejscu tyle nie urwałem. Coś tu się rzuca przy brzegu, także zaraz sobie rzucimy tak. Nie zwiniemy po prostu, tradycyjnie. Siedzi.
Piękny strzał. Ale okręt to będzie chyba. Ale nie duży. Ale siedzi rybka. Czy to sandacz? Mały sandacz, kurczę. Malutki sandaczek, panowie. I panie, jeśli to oglądają. Taki sandaczek. Proszę bardzo. Płyni. Zawołaj jakąś mamuśkę. Ten sandacz może tu siedzieć, bo ta mała rybka, ona tu siedzi. Aj, to tylko raczej, kurczę. Próbuję tam zejść z drugiej strony. Trzeba się rozglądać, bo dużo wędkarzy to zawsze coś zostawiają. Gdzieś wublerki, teraz tutaj znalazł. Odpuściło. Pięknie. Kurczę. No, raz tutaj znalazłem podbierak. Dosyć spory podbierak znalazłem. I miarkę do mierzenia. Puściło. Ale póki już tu jestem, sobie rzucę. Już coraz ciemno się zaczyna robić. Mam nadzieję, że coś widać. Musiałem zwiększyć ISO w kamerze. Ale na tamto zwijanie. Nie wiem, co wy lubicie, możecie pisać w komentarzach. No ale mi kurde coś, no jednak to łowienie z opady to jest mój faworyt. Jednak takie zwijanie, no to zwijasz tam przynętę i zwijasz i czekasz na to branie, na to walnięcie tego szczupaka, czy tam konia. No ale jednak jak łowisz takiego opadu, jak ci przypierdzieli taki sandacz, nawet jakakolwiek inna ryba, no ale z tego opadu to sam jest taki strzał, że po prostu chce ci wędkę wyrwać z dłoni. No i to jest, co kocham w tym wędkarstwie, to jest, no to jest to, zdecydowanie mój faworyt. Możecie pisać w komentarzach, co wy lubicie. Jaką metodą wy w ogóle łowicie? W jakich miejscach? Czy na rzekach, czy na wodach zamkniętych, czy z łódki, czy z brzegu, tak jak ja. Także podzielcie się informacjami. Możemy zrobić jakąś małą dyskusję w komentarzach. Także czekam, czekam. No i oczywiście, jeśli spodoba ci się materiał, no to standardowo możesz zostawić łapkę w górę, subskrypcję oraz dzwoneczek, żeby cię nie przegapiły jakieś fajne materiały. Bo ostatnio mam szczęście do białorybów na spinning. Albo przyłowy sumów, także subskrybuj koniecznie, żeby nic nie ominąć. A teraz koniec gadania. W sumie no cały czas łowię i gadam, także jeszcze zwiększyłem ISO na maksa. Coraz bardziej ściemnia. Widzę w kamerze, nic nie widać. O, teraz myślę, że jestem płucej bardzo. Albo przynętam się na opady. Już nawet nie widzę pociągu. Nie, tam jest bardzo szybko. Ten port jest fajnie oświetlony. W nocy można zrobić ładne zdjęcie. Po drugiej stronie tam jest rzeka, tak jak widzieliście na początku filmu. Tam są ławki, można sobie usiąść ładnie, popatrzeć. Dla jeszcze jeden rzut, idziemy tam troszkę dalej. No tak, widziałem w komentarzach pod ostatnim filmem, pod tym, gdzie pokazywałem wam ten przyłów suma, że zainteresowaliście się tą wędką, którą łowię. No to jeszcze raz, no to jest Dragon Proc White X. Do 18 gramów, 245 cm kijek, plus kołowrotek Ryboy Zauber 2000. Co do rozmiaru kołowrotka, też myślę, że w zupełności wystarczy. Nie potrzebuję więcej. Kołowrotek jak na swoją cenę i na rozmiar jest bardzo dobry. Korzystam z niego chyba niecały rok i jestem mega zadowolony. Mam też Ultegra, Shimano Ultegra 4000, muszę odesłać na gwarancję. Bo to zaczęło tam skrzypieć, ocierać w środku. Mało było obranie. Było branie. Było ładne branie. Co? Było ładne branie, zaraz przy brzegu. Patrzcie na gumę. Zaraz, przy samym brzegu. Przy samiutkim brzegu, słuchajcie. Przy samiutkim brzegu, dosłownie gdzieś tutaj bliziutko, na 3 metry ode mnie. Nawet nie. Ale jeśli to był sandacz, to wątpię, że powtórzy. A i teraz mogę wystraszyć wszystko tym kamieniem. To tylko zaszedł. Prawie nic nie widać w kamerze. No, zaraz przestanę nagrywać. Ewentualnie jak coś się wydarzy, no to wam nagram. Dobra, idziemy trochę dalej.
Dobra, słuchajcie, ja będę kończył, no już jest ciemno, nic nie widać. Także jak coś się wydarzy, to wam nagram. A jak nie, no to trzymajcie się. Jeśli materiał wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Zostaw subskrypcję, dzwoneczek, napisz ładny jakiś fajny komentarz. Ja się z wami żegnam. Na razie, do zobaczenia, do następnego. Mamy rybę. Sadacz. Przyzwolił ładnie. Nie jest za duży, tak jak każdy. To on troszkę większy. O nie, ten już jest większy. Zobaczcie. No, chcę się wyrwać. Taki sandaczek. Piękny. Się tylko nie spadł do wody, kurczę. Poleciał. Poleciał. Tak jest. Jeszcze chwilę siedzę i zobaczymy, co się dzieje. No, a wziął na taką gumkę Westinka z taką główką. No, trzymajcie się, nara. Siedzie kolejny. No to teraz znowu do zobaczenia następnym razem. Nie uwierzycie, kolejny. Kolejny sandacz. Dosłownie jeden z dwóch zobaczy później. O, ten już jest większy. Ten już jest większy. Ładny. O, ten już jest o wiele większy, kurczę. Piękny. O. Chyba. Piękny. Zobaczcie. Piękny sandaczek, piękny. Zdjęcie i do wody. Poszedł. Dziękuję bardzo. Kurde, wieczorem. Tam otwarty wieczorem. Rano 2. Elegancko. Jeszcze dosłownie 5-10 minut rzucam i uciekam. Jest kolejny. Ale bardzo delikatnym ranie. Bardzo delikatny. Malutki. No gdzie? Taki mały, taki malutki. Wszystko na tą jedną gumkę. Wszystko. Poszedł. Wiem, już jest ciemno, nic nie widać, ale jeszcze raz się z wami pożegnam, bo robię właśnie ostatni rzut i uciekam do domu. Mimo tego, że gryzę, no ale już muszę iść. No, także rano złapaliśmy dwa sandacze, mieliśmy chyba 2-3 puste brania. Chcieliśmy pod wieczór. Już nawet nie wiem, ile złowiłem, ale chyba 4 albo 5. Możecie napisać w komentarzach. No i jeśli film ci się spodobał, no to zostaw lajka, subskrypcję, napisz jakiś fajny komentarz. Widzimy się w następnym odcinku. Siemanko, na razie.